Przeprowadziliśmy kontrolę rozpoznawczą, badając na małej próbie 15 szpitali, jak wygląda komercjalizacja. Okazało się, że te szpitale, które wcześniej, przed komercjalizacją, dobrze sobie radziły, potrafiły dobrze zarządzać, nie miały długów. Także po komercjalizacji radzą sobie dobrze. Natomiast te zadłużone, przed komercjalizacją źle zarządzane, niestety komercjalizacja niewiele zmieniła, one nadal generują długi, nadal są źle zarządzane. W dłuższej perspektywie czasu może się jednak okazać, że ta reforma przynosi oczekiwane owoce, oczekiwane skutki. Będziemy to badać za rok półtora na dużej próbie szpitali. Sprawdzimy, jak wygląda wówczas komercjalizacja.